przyjechałem na Cieszyna, ponieważ zostałem tu zaproszony, a nigdy wcześniej nie byłem na tym festiwalu. Lubię jeździć na festiwale, gdzie atmosfera jest swobodna, przyjazna, jest dużo filmów do oglądania i jest dużo chętnych, którzy chcą te filmy oglądać. I ja tu przyjechałem, ponieważ Łukasz Maciejewski między innymi zorganizował retrospektywę moich filmów, więc miałem okazję, tak jak tutaj za chwilę poruszę się, spotkam z widzami, po kilku swoich filmach po prostu spotkać się i porozmawiać o tym, co niektórych z tych filmów nagrane kilkanaście lat temu znaczą dla widzów i dla mnie teraz. Myślę, że chciałbym tu wrócić, że to jest piękne miejsce, mimo że pada deszcz. Przyjaźni ludzie, otwarci, świetny festiwal, dużo twórców, dużo dobrych filmów. I co prawda wziąłem ze sobą rower i pojeździłem tylko pierwszego dnia, ale mam nadzieję, że następnym razem przyjadę, pojeżdżę sobie trochę dłużej. No i nie ma to jak połączenie filmu ze sportem. Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników Głosu Gazety Polaków w Republice Czeskiej. Że akurat tutaj, na festiwalu Kino na Granicy, kompletnie nie ma właśnie takiej bariery, że aktorzy, widzowie, że my i wy, że są jakieś potworne strefy VIP, które oddzielają nas, organizatorów, was, widzów od siebie. Bardzo bym cierpiał i pewnie bym zrezygnował, gdyby coś takiego tutaj ktokolwiek wpadł na ten pomysł. I ponieważ tak sobie podsumowujemy te również liczne spotkania, w których brałeś udział, spotkania przecież z widzami, to chciałbym zapytać właśnie o twoje postrzeganie imprez tego typu, gdzie pokazuje się filmy, czy tej konkretnej imprezy, która jest bardzo nietypowa, prawda? Ogląda się tu głównie filmy z dwóch, trzech krajów, Słowacji, Czech i Polski. I gdzieś to się wszystko ze sobą miesza. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj w wąskim gronie, między innymi właśnie za nią, moją agentką, że ten festiwal przypomina mi taki festiwal, na którym byłem kilkakrotnie w Irlandii, w Kilkenny, który jest organizowany przez mojego agenta, notabene tam Richarda, ale on stał się dopiero później agentem Richarda Cooka. To jest w podobnie urokliwym miasteczku, nad rzeką nawet, po prostu ta rzeka jest bardzo podobna tam. Żyje tam mnóstwo Polaków w tej Irlandii, poznałem tam wiele fantastycznych polskich rodzin, zaprzyjaźniłem się z nimi, po seansach bywałem w domu, spotykaliśmy się w kawiarniach, tam oprócz obowiązków też, no bardzo podobne w atmosferze, w uroku, w usytuowaniu, bo też jest na takich wzgórzach miasto i właśnie to, co jest siłą tamtego festiwalu, czyli taka nienadęta atmosfera, w której wszyscy się lubią, szanują, poznają i pod koniec festiwalu właściwie wszyscy się znają i do siebie mówią niemalże na ty. A zwieńczeniem, i tego wam życzę, jest impreza, tutaj nie ma nagród, tak, rozdawanych, a tam to, że rozdają nagrody, to są takie symboliczne, Amanda Award to się nazywa, to jest od imienia matki Richarda i to jest taka nagroda jakby uznania dla kogoś, bo to jest festiwal, w którym anglojęzyczni ludzie zapraszają ludzi z całej Europy, nie anglojęzyczni, czyli Polaków, Rosjan, Bułgarów, Rumunów, Francuzów, jakby wszystkich, którzy mają trudniej, bo nie jest ich językiem filmowym, czy też ojczystym angielski. I tam są doceniani, tam są te filmy pokazywane. Tam kilkoro, między innymi Kuba Giersza, była Agnieszka Grochowska, też są doceniani Polacy na tym festiwalu, ale tam jest międzynarodowo, tam przyjeżdżają reżyserzy castingu z całego świata. I są takie speed datingi, kiedy można opowiadać o sobie i wiele z tych osób zapamiętuje sobie ciebie. I na koniec jest taka impreza, gdzie żona Richarda prowadzi tę imprezę i ona w swobodny sposób opowiada, sama jest aktorką, zabawnie, wszyscy się śmieją. Podobny jest teatr, jest tak bardzo przyjaźnie, przyjacielsko, rodzinnie. Wręczają nagrody tym nieznanym w Wielkiej Brytanii aktorom, wielcy twórcy, mnie nie wręczał niestety, ale między innymi przede mną koleżance wręczał Jim Sheridan, czyli twórca filmu Moja lewa stopa, czy imię ojca, jednego z moich ulubionych filmów. I po czym podszedł do baru i ja stałem tam i mówię, o Boże, proszę Pana, to ja w imię ojca, to dla mnie taki ważny film. I jak mi się od razu zaczął plątać, a okazał się takim spokojnym gościem, tak mnie objął i spokojnie, pijmy się whisky, porozmawiajmy.
Więc to chyba jest dobre porównanie i jakby dobre koleżeństwo, że tak powiem, w rodzaju festiwalu, w takiej atmosferze, której, bo jest wielki festiwal warszawski, prawda, ale tak trochę nie wiadomo, gdzie on się odbywa. Warszawa jest zbyt wielkim miastem, to jest, tam jest bardzo dużo miejsc, bardzo dużo, no, wieje wiele wicher i po prostu nie wiadomo, gdzie się spotykać. Jest festiwal w Gdyni, który ja lubię bardzo, bo jest nad morzem. Gdynia jest pięknym miastem także, ale w ostatnim czasie stał się jakiś taki strasznie komercyjny i strasznie dużo ludzi, twórcy nie mogą się dostać na swoje filmy. Czasami trzeba się tłumaczyć, jak się nie ma biletu, to jest problem z wejściem. Po prostu. Więc jakby życzę, żeby cały czas było tu tak dobrze, jak jest, i wszystkim, którzy przyjeżdżają, żeby im było tak samo dobrze i żeby właśnie rozmawiać i wymieniać się uwagami i inspirować się nawzajem, bo dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy w moim zawodzie jest właśnie taki kontakt z widzami, z ludźmi, którzy oglądają, i dlatego też czasami może w dowcipny sposób, czasami ja lubię nawet się wygłupiać za bardzo. Ja lubię po prostu, jak ludzie się śmieją i czasami głupimi żartami przełamuję czasami napiętą atmosferę, ale to wynika tylko dlatego, że ja lubię po prostu, jak ludzie są dla siebie przyjaźni, a z kolei naprawdę wiele razy spotkałem się z tym, że ktoś zaczepił mnie na ulicy i po prostu powiedział: ten film znaczy dla mnie bardzo dużo. Tym filmem pan coś we mnie zrobił. To, co pan tam zagrał w tym filmie, to kurczę, no to jest... to daje mi siłę do tego, żeby dalej robić, uprawiać ten zawód i żeby go traktować z szacunkiem cały czas, bo w dzisiejszym świecie, kiedy wszystko jest, dzieje się tak łatwo i szybko i tak łatwo zostać znanym, spłyca się ten zawód do poziomu jakiegoś takiego bycia znanym, celebrytą, czy też popularnym. A to jest bardzo trudny zawód, naprawdę. I trzeba go szanować po prostu z szacunkiem, i on się odwdzięczy. Nie zawsze w czasie, kiedy byśmy tego oczekiwali. Czasem trzeba trochę dłużej poczekać. I bywa ten zawód niewdzięczny, choć bywa tak piękny. Powtarzam to już dzisiaj trzeci raz, znaczy, że coś jest na rzeczy. I dla chłopaka ze wsi, z mojej miejscowości, który może uprawiać ten zawód i poznawanie go z każdym rokiem, coraz bardziej jestem wdzięczny, nie wiem, Bogu, losowi, ludziom, których poznałem, dzięki którym mogę uprawiać ten zawód. I dlatego też jakby wierzę i powtarzam też wszystkim, którzy mają jakikolwiek w środku tęsknotę, czy też ziarno spróbowania tego, to mówię: walić jak dym, próbować, bo jak się nie spróbuje, to się potem nie będzie wiedziało. A przykład Marcinka Spudzienka pokazuje, że można zrobić parę filmów z fajnymi ludźmi, choć się wcześniej nie miało pojęcia o aktorstwie, ale żeby to też jest niewiarygodne, to jest trochę jak z filmów. Ja pochodzę z miejscowości Kłudzienko, w której mieszka około 200 osób. Tam w latach 60. na początku wybudowano Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. I żeby pracownikom było bliżej do pracy, wybudowano trzy bloki. Jednopiętrowe, dwupiętrowe i trzypiętrowe. I tam mieszkali zwykli tacy pracownicy, jak mój tata, który jest kowalem, i moja mama, która tam była sekretarką w tym instytucie, oraz profesorowie, inżynierowie, cały przekrój społeczeństwa, i było mnóstwo dzieci. Ciągle bawiliśmy się na zewnątrz, na podwórku. I z tej wsi nas jest dwóch aktorów. 3 lata wcześniej dostał się do szkoły teatralnej i potem byliśmy wiele lat w teatrze z Andrzejem Szemetem. I jak on się dostał do tej szkoły, a potem nadchodził rok, w którym kończyłem technikum mechaniczne i trzeba było wybierać studia, pomyślałem sobie: kurczę, no nie, to szczęście 2 razy na wioskę nie padnie, ja się nie dostanę się do tej szkoły, to niemożliwe. I to też powtarzam często, ja byłem raz w teatrze przed szkołą teatralną, raz wyjazd był z tego naszego instytutu na jakieś takie właśnie śpiewogrę do teatru Syrena albo komedia. No i nie zapomnę min profesorów, którzy zapytali mnie na trzecim etapie teorii, po tych praktycznych zaliczonych wszystkich, mówi: na czym pan był ostatnio w teatrze? Ostatnio w teatrze byłem na... Boże... Myślę sobie: Boże, byłem raz w teatrze, no dobra, ale to ja się nie przyznam, ale jaki to był tytuł tej sztuki? I mówię: Szaramysz.
Ja mówię, szara mysz? Tak, to szara mysz. I Jarosław Gajewski, taki świetny, wybitny aktor teatralny, łebski gość, który pociągiem dojeżdża codziennie półtorej godziny i czyta te książki, znaczy te książki, widział wszystkie przedstawienia, mówi szara mysz, szara mysz, szara mysz. Nie wiem, nie ma. I oni wszyscy tak zostali po prostu z tą szarą myszą w nocniku. Po prostu skupieli. No i a jakaż moja była radość, jak zobaczyłem się na liście, że mnie jednak przyjęli.